Hello, my dear. Obiecałam, to jestem. Idziemy do Primarka. Bardzo dawno mnie w Primarku nie było. Ale wiecie, że uwielbiam piżamy. Uwielbiam piżamy z Primarka i uwielbiam dział home. Więc zobaczymy, co tam jest ciekawego. Tam, znaczy ja raczej nie kupuję ubrań takich dla siebie, typu bluzy czy jeansy. Chyba nigdy w życiu jeszcze nie zdarzyło mi się zmierzyć na przykład takich spodni w Primarku, bo nie mam cierpliwości. Raz kupiłam sobie spodnie dosłownie z... tak, wzięłam z wieszaka i licząc na to, że będą dobre. Faktycznie akurat wtedy były dobre. Natomiast powiem wam, że ten dział home i na przykład dział dziecięcy w Primarku jest po prostu cudowne. Ja zawsze lubiłam kupować Oliwierkowi rzeczy w Primarku, dlatego że są bardzo dobrej jakości. Zwłaszcza t-shirty, bardzo mają fajną bieliznę, więc no, zobaczymy, co tam ciekawego. Najbardziej jestem ciekawa piżamek, bo powiem wam, piżamki po prostu z Primarka są nie do zdarcia, ale musicie wiedzieć, które kupować, dlatego że najbardziej polecam te z wiskozy. Ale jak będą, to wam oczywiście pokażę i zabieram was ze sobą. Jest raniutko, więc idealnie się składa, dlatego że popatrzymy sobie na różne rzeczy, ale nikomu nie będziemy przeszkadzać. Tak, to jest dobry pomysł. Pierwszy raz jestem tak rano w Primarku. Stitch, czyli coś, co uwielbia moje dziecko. Oni mają fajne te kolekcje z Disneya. Mnóstwo myszki Miki. Tutaj mamy Hello Kitty. O wow, dla miłośniczek Hello Kitty, no zobaczcie. Jezu, jaka torebka. Chciałabym, jakbym była małą dziewczynką. Tutaj macie plecaki Hello Kitty. Już czuć szkołę. Portfeliki z różnymi literkami. Możecie sobie wybrać. Like Shopper, ale fajna jest! A jednocześnie nie jest z logo, więc może sobie wezmę taką. Bardzo mi się podoba. Ile kosztuje? 70 zł. No, powiem wam, że bardzo mi się podoba. Taka na co dzień. Mhm. I super kosmetyczki. Okej. Okay. Super są kosmetyczki. Ja bardzo lubię kosmetyczki z Primarka i one się mega fajnie czyszczą, więc zaraz zobaczymy. Tutaj mamy szaliki. Szaliki piękne z literami. Thank God I still had ability when we didn't have a roof. I couldn't even think of stability, let alone had the tools to be making change. And it ain't that ancient a memory. Strange that I can't forget where I came, but don't. I tam to nie przeszkadza, akurat to jest poliestrowe, bo akurat często te poliestrowe takie szaliki nad słońcem, kiedy jeszcze nie ma takich mrozów, super się sprawdzają, bo się tak nie niszczą. Także szukamy z S, J też ładne. Zobaczcie, jakie piękne, malutkie kosmetyczki. Takie to torebki. Bardzo ładne. Zawsze będę przychodziła do Primarka tak rano. Powiem wam, że to jest hicior dla mnie. Czuję podekscytowanie tym, że nikomu nie przeszkadzam, bo to jest bardzo ważne w nagrywaniu w ogóle jakimkolwiek. Hello. Naprawdę. Nie lubię się krzątać, nie lubię jak ktoś, nawet nie tyle, że wchodzi mi w kadr, bo mi to nie przeszkadza, tylko ja nie chcę nikomu przeszkadzać. Piżamy, no dobra, no przecież to jest w ogóle raj. Zaraz wam pokażę te moje ulubione. O, ulica Sezamkowa. No czad. Tylko ja wam pokażę jedną konkretną, bo to jest jeden konkretny model, który jest z wiskozy. No a na przykład w tych poliestrach to się bardzo źle śpi, więc nie, 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 nie. Jak będziecie w Primarku, to są te piżamy, które ja wam bardzo polecam. Najlepiej się w nich śpi i widzę, że jest jakaś super szara. Bardzo chętnie sobie wezmę, o ile będzie tylko rozmiar, ale wow, nawet jest. Dwa razy XS to nie,
ale zobaczymy, czy jest XS-ka, bo wiecie co, te spodnie, gumki, chociaż S-ka będzie ok, lubią się zluzować. W sensie guma lubi się zluzować i o, mam nawet XS-kę, także super, że mam wybór, zaraz zobaczę, które... lubi się zluzować ta guma, o tym mówię i trzeba ją poprawić. Ostatnio mi krawcowa poprawiała właśnie tą gumę. Rice carpet, tak. Dla tych, którzy kochają w ogóle skarpetki czy stopki z różnymi postaciami. Tutaj mamy kosmetyczki, kosmetyki przeróżne. Tutaj są promocje, wyprzedaże, rolery, tipsy, kule do kąpieli. Widziałam właśnie na... O, teraz jest super mega trend na ten full face gel mask z lodówki. Te wałki, teraz wszyscy śpią w tych wałkach do włosów. O, w tych... Z czego jest ten miś? Nie wiem, tego misia. Tutaj mamy Hello Kitty. Dużo jest w ogóle Hello Kitty. No wiadomo, Stitch. Stitcha też jest bardzo dużo. Skarpety, rajstopy, 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 skarpety, skarpety. No i wchodzimy tutaj już w takie obuwie domowe. W kapcie, like ak. Przesłodkie kapciuszki. A to jest z tej story jakiś misiek. Fajny. Wszystko jest fajne, takie puszyste, milutkie do domu. No i dobra, o, wchodzimy. Wow, dobra. Wiecie, taka retrospekcja, bo po prostu te buty wyglądają jak Miu Miu. I zaraz sobie je zmierzę. No, spoko wyglądają. Spoko, spoko. Więc zobaczę je, ale czy jest 37? Jest 37, więc to jest kolekcja Rity Ory. No, znaczy kolekcja Rity Ory, która wygląda jak Miu Miu, no ale dobra. Pewnie sygnuje swoim nazwiskiem. Znaczy no, imieniem i nazwiskiem. I co my tu mamy dalej? Mamy gdzieś mój koszyk zagubiony, który zostawiłam, dużo Adidasów. Ja po prostu podchodzę, jak widzę coś ciekawego i konkretnego. No te botki, no ale te botki to wiecie, no. Żeby to było coś ciekawego i nowego, to nie powiem. O, tu widzę bardzo ładne baleriny. A czy mi się podobają, więc jakby rozumiem, że... O, to też jest Rity Ory kolekcja. To ciekawe. Podobają mi się te i zwłaszcza jeżeli są głębokie, dlatego że wtedy lepiej układają się na nodze. Natomiast czy zostały jakieś mniejsze rozmiary? Chyba tutaj ciężko będzie, bo widzę 40, 40, 40. Jest jedno 36, ale no to jest malutkie. Ja mam takie 37, 37,5. Ale jak macie większe stopy, no to jasne, bo ładne. Tak. Fajnie będą wyglądały do stylówek. No i oczywiście bardzo dużo mamy butów w stylu Birkenstock. W stylu AK mam na końcu języka ten model. W ogóle w tym sezonie, jeżeli na przykład podążacie za trendami albo interesują Was trendy, bardzo będzie modna skóra typu zamsz, więc tutaj macie przeróżne buciki. No i tutaj macie takie. Jak na przykład nie możecie upolować Birkenstocków, no to macie takie, ale ja mam Agi z tamtego sezonu, więc tutaj jakby, tutaj też macie ala Birkenstocki, ale z flauszu, tutaj również. No i co, chyba w sumie tyle, pójdziemy później sobie na domowy dział, więc pokażę Wam co tam jest ciekawego. I had a vision before them folks had a clue. Thank God I still had ability when we didn't have a roof. I couldn't even think of stability, let alone had the tools to be making change. And it ain't that ancient a memory. Strange that I can't forget where I came, but don't know if they'll do the same and remember me till I'm painting a bigger picture, making some bigger. Mega ta kurtka, co Super Mario. Nie wiem, czy nie wezmę Oliemu jej, bo jest naprawdę śliczna. Wow. On w ogóle lubi Super Mario.
ma Nintendo, na którym jest tylko Super Mario. I to jest jego w ogóle pierwsza w życiu gra, w którą grał. Takie Nintendo trochę jak Game Boy, które kupiłam mu na Allegro dla koneserów, naprawdę dla koneserów. I tam jest jedna, jedyna gierka. Halloween! O nie, wjeżdżam już w Halloween. Słuchajcie, nie jestem gotowa, jest 30 stopni za oknem. No ale dobra, zobaczmy co tutaj ciekawego. Bo później tak naprawdę do przedszkola potrzebuję takich rzeczy. I w tamtym roku szukałam wszędzie po całym mieście czarnej koszulki, rozumiecie? Której nigdzie nie było. No. Szatowy, oh my god. Później tych stroi naprawdę nie ma, więc jak macie jakieś okoliczności, bo wiecie, Halloween ogólnie nie obchodzimy na przykład my w przedszkolu, ale ale na przykład mają Dzień Dyni, prawda? Więc więc później taka czy koszulka, czy na przykład jakiś taki komplet jest potrzebny. No ale widzę, że tutaj jest do 98, także dla maluszków, ale śliczny ten komplet. To też jest fajne. I też fajne by było na Dzień Dyni. Tylko jakieś takie strasznie duże, więc nie wiem. Może 122. Ja kiedyś byłam taka właśnie, że wszystko na ostatnią chwilę kupowałam z takich rzeczy. To z kolei jakieś małe. I tak jak Wam obiecałam, wchodzimy na dział home. Piękny jest dział home i nie wiem od czego zacząć tak naprawdę. Ja osobiście potrzebuję chodnik do łazienki, więc... O, fajne, wiecie co? Trochę takie... Nie wiem, z Kopenhagą mi się kojarzą i z tymi skandynawskimi klimatami. Nie wiem, czemu ciągnie mnie w te strony, ale jakoś zawsze dla mnie to jest ciekawe. No i jesień, jesień, dekoracje jesienne, na które absolutnie nie jestem gotowa, ale dynia piękna, przyznajcie mi. Naprawdę ładna. Bardzo ładna. W ogóle jak szukacie dekoracji, macie salony, jakieś gabinety czy coś takiego, to w Primarku macie mnóstwo takich rzeczy. Więc no, fajna dynia, bardzo, bardzo, bardzo. Mi co prawda zielona nie pasuje do niczego kompletnie, ale no, nawet macie jakieś szyszki, takie rzeczy tutaj, więc tak. O, to piękne. Śliczne to. Powiem Wam, że to jest naprawdę piękna świeczka. Wow. I to ładne. To jest piękne. Cię co? Bardzo. To jest bardzo ładne. No i wchodzimy w dział najpiękniejszych kubków i talerzy. Proszę. Na Halloween. Ale zobaczcie te talerze. No i tą miskę. Słoneczniki. Piękne, co? To jest art dla mnie. Painting a bigger picture, making some bigger figures. I can't get stuck in that lane that's deeper to be delivered. Trust me. I've been working in mercy, Lord. Trusting my process and money. Looking for progress and pushing for. Słuchajcie, wróciłam z Primarka. I tak pomyślałam sobie, że może pokażę Wam to na bieżąco, bo później jak to wypakuję, to mi zniknie. Natomiast na samym początku dwa moje absolutnie ukochane olejki do ust. I muszę Wam o tym powiedzieć, bo dla tych z Was, które lubią takie mega luksusowe produkty, to bardzo polecam Guerlain. To jest najlepszy olejek, jaki miałam do ust. I nie będę się malowała Guerlain, dlatego że chcę Wam wyjątkowo pomalować się olejkiem Eveline, który uważam jest naprawdę świetnym odpowiednikiem i zamiennikiem właśnie tego Guerlain z pszczółką. Uwielbiam go i naprawdę perfekcyjnie nawilża usta. Pokażę Wam to. Don't need no more evidence, you all outside your element. Cause you got too arrogant, your soul is in a deficit. Boy, you know you delicate, get back on your... Moje ukochane czapki. W ogóle jestem w czapce, dlatego że weszłam na chwilę zostawić te rzeczy. Oliś tutaj siedzi ze mną. Je pyszną, gorzką raw czekoladę, tak? Dobra jest. Ta jest naprawdę dobra, to jest ta czekolada, którą jeszcze, na którą mama się zgadza.
Często jak pytacie się mnie, skąd mam czapki, to te czapki z literkami są z Primarka. I tak jak na przykład jestem zdania, że fajnie mieć czapkę porządną, typu na przykład tak jak teraz mam czapkę Fiorucci, w której chodzę chyba czwarty rok, to nie zawsze jest warto inwestować w czapki. Powiem Wam dlaczego. Ja już wiem, z jakiego materiału powinny być, aby nie wyblakły, aby się nie odbarwiły i aby się łatwo czyściły. A czapki z Primarka to są te czapki, które perfekcyjnie wyglądają na głowie i są bardzo tanie, więc jeżeli Wam się podobają, to są właśnie moje takie ulubione tanie czapki. I czy Was to zainteresuje? Może tak, dlatego że w Primarku jest jeden typ piżam, który ja kupuję. I to jest tak zwana boyfriend pyjama set z wiskozy połączonej z bawełną. Zaraz jeszcze się upewnię, czy nie oszukuję Was, ale tak, 100% wiskoza. Komu bym nie poleciła tych piżam, są zachwycone, zakochane. I to jest moja czwarta piżama z Primarka, właśnie tego typu. Mamy tutaj spodnie na gumie i powiem Wam jedną rzecz od razu, jak na przykład będziecie sobie kupowały, to może być tak, że w pewnym momencie ta guma jakby przestanie pełnić swoją funkcję, wtedy wystarczy, no ja na przykład ostatnio oddałam wszystkie swoje stare piżamy właśnie z Primarka, dlatego że tak jakby one już mi zlatywały z bioder i Pani po prostu powiedziała, że gumy trzeba wymienić, więc cudowna jest, milutka, idealna na i na lato, idealna na jesień, po prostu cudowne, całoroczne piżamy. Jedyne, jeszcze raz podkreślę, jedyne, które kupuję z Primarka, jeżeli chodzi o skład, bo po prostu to jest jak druga skóra. Tego się w ogóle nie czuje, a jednocześnie pełni swoją funkcję i pięknie wygląda. Więc to jest to. Byliśmy na dziale dziecięcym i kupiłam Oliwierkowi spodnie z Blue. Bardzo fajna. O, widzicie? Oliś mówi, że bardzo fajna, dlatego że on w tym czasie był na innym dziale z tatą i no jak to mama. Więc Oli teraz ma 122 cm i pomyślałam sobie, że to będzie naprawdę świetny komplet na nowy rok, tak naprawdę przedszkolny. Więc tak, to jest komplet z Blue. I co my tutaj jeszcze mamy? Kupiłam Ci, Oli, koszulkę z Garfieldem, ale Pani złożyła. No pewnie. Wiecie co? Była za 17 zł, więc ją wzięłam. Ale poczekaj. Jesteś gotowy na tył? Mhm. Bardzo fajnie. Podoba Ci się? Wiecie, jak się cieszy? Oliwier kocha Garfielda. Kocha. Wiecie, bo Blue, lubisz bajkę Blue, prawda? Ale Garfielda to tak naprawdę bardzo lubisz, nie? No, więc... Też Gumballa. I słuchajcie, za 17 zł była na promocji z 30, więc wzięłam mu, no bo to jest 100% bawełna. Oczywiście będziemy prali te rzeczy zaraz. No i co? Wzięłam sobie notatnik. Ubolewam nad tym, że... Znaczy może ja nad tym nie ubolewam, ale mój mąż ubolewa nad tym, że ja nie notuję rzeczy i mi te rzeczy umykają mi na tyle, że ja bardzo bym chciała o nich pamiętać, ale później fizycznie po prostu o nich nie pamiętam, dlatego że ich nie zanotowałam w odpowiednim momencie. Obiecałam sobie, że w końcu muszę zacząć to notować, ale przysięgam, ja nie znalazłam odpowiedniego jakiegoś takiego zeszytu, notesu dla osoby, która chciałaby notować, ale tego siłą rzeczy nie robi. Ja uważam, że to musi być na maksa zachęcające. Planer Wam pokażę teraz w tej chwili na przebitkach, bo został w aucie i ja go muszę z tego auta przynieść. Natomiast znalazłam w końcu taki zeszyt, że jak ja w tym zeszycie nie będę już nic notować i znowu wszystko będę zapominać i znowu nic nie będę sobie utrwalać, to ja już po prostu chyba nigdy nic nie zanotuję. Jeżeli ten zeszyt, najpiękniejszy na świecie ever, jaki w ogóle widziałam, nie zachęci mnie do tego, aby coś w nim zapisać. Powiedzcie, gadżeciary, że to jest naprawdę piękny zeszyt. Oh my god. To już jest zeszyt marzeń. Razem z rozpoczęciem września, z rozpoczęciem roku szkolnego, żeby fajnie być zorganizowana, fajnie być z
mieć zaplanowane pewne rzeczy i nawet na przykład takie dalekosiężne, bo powiedzmy, mam wymienić dowód i ten dowód po prostu kończy mi się i fajnie by było sobie to zapisać i ja nie muszę zrobić tego jutro, ale na przykład misja taka na przyszły miesiąc, Karolina. Wymień dowód, więc to jest fajne, żeby takie grube misje sobie zapisywać, a mniejsze takie, które mogą umknąć właśnie w zeszycie, więc wszystko Wam pokażę. Kupiłam do łazienki chodnik i długo szukałam zwykłego, naprawdę zwykłego chodnika do łazienki. Ja nie potrzebuję nie wiadomo czego. Kupowałam w Pepco, Wisku, to były bardzo kiepskie te chodniki. Wiecie, no takie zwykłe, standardowe chodniczki, nothing special. A w Primarku mamy na maksa grubą tą matę. To jest naprawdę bardzo grube. I po prostu ten chodnik jest zwykły, ale wydaje się być bardzo, bardzo porządny. I ja potrzebuję zwykły basic. To nie mam. Tam było tyle pięknych wzorów, zresztą widziałyście, tyle skandynawskich, tyle plecionych. Zwykła, mega gruba mata, bo właśnie w porównaniu do jakichś takich dywaników, które leżą zazwyczaj wszędzie w Pepco, nawet przy kasach czy wiskach, to jest coś porządnego i grubego. Ja za to zapłaciłam 34 zł, jeżeli by Was to interesowało. Torby z Primarka mam w najmodniejszy print, bo to jest Pantera. Szalik to jest, od razu Wam mówię, 100% poliester, ale dlaczego kupiłam poliestrowy szalik? Dlatego, że ja mam 4 wełniane, przepiękne, cudowne szaliki na zimę i na jesień, które są z tamtego roku i wyglądają skandalicznie. I ja po prostu wywieszam białą flagę, jeżeli chodzi o szaliki, bo wszystkie są polskich marek, wszystkie kupiłam sama prywatnie, gdzieś w okolicach Black Friday właśnie. I niestety, wiecie, jak nakłada się coś przy szyi i jesteśmy kobietami, nawet na przykład mam przepiękny bordowy z ochnika jeden i bardzo go lubię, natomiast nawet jak go uprałam ręcznie, to już nie jest ten sam szalik. Trochę mam wrażenie, że on się stał taki jak flausz. Nie wiem. Nie wiem, co mam robić. Dlatego jak zobaczyłam ten poliestrowy, piękny, przepiękny, szary szalik, to kupiłam go sobie, kosztował 54 zł. Ja wybieram z tymi literkami S. Mi się bardzo podoba litera S, więc jakby trochę wygląda dla mnie like Sandro. Pokażę Wam na pewno w zestawieniach, bo ja teraz wyglądam jak wyglądam. W jakichś fajnych stylizacjach ten szal na jesień. I co mamy jeszcze? To jest w ogóle hit. Nie, to nie jest hit. To nie jest hit, bo to są po prostu zwykłe ścierki, których potrzebowałam absolutnie jakby najzwyklejsze, z taką marakują. Ta kosmetyczka wygląda jak Gohia, więc ale nie jest oczywiście taką mocną inspiracją. Widać, że jest zainspirowana tym printem, natomiast ten print jest inny. Wiecie, że ja nie propsuję tego, żeby udawać może żeby kupować rzeczy, na które nas nie stać, może w ten sposób. I uważam, że to też jest naprawdę całkiem okej, jak ten print jest, no jakby jest zielony, jest zupełnie inny, widać na przybliżeniu, że to jest coś innego. No tutaj mamy oryginalną na przykład Goya Vintage torebkę, więc jakby to jest ten print, ale jednak mimo wszystko no na przybliżeniu ten print jest, widzimy, że on się no różni. Piękna, naprawdę jest piękna i bardzo lubię kosmetyczki z Primarka. No i tutaj właśnie kupiłam sobie shoppera, który jest zainspirowany tą torebką, którą widziałyście wcześniej, natomiast jakby ta szachownica jest większa. No i tutaj mamy mini saszetkę, gdzie możemy sobie na przykład tworzyć dokumenty. Jest boska, słuchajcie, jest boska. I ja na przykład nie dokonuję takich spontanicznych zakupów, nie kupuję czegoś takiego, a wiecie, że jakby ostatni raz zakupy chyba w Primarku robiłam, nie wiem, może z 8 miesięcy temu. Nie wpadam tam, kiedyś miałam coś takiego, że wpadałam i wow, chcę to. Dawno nie miałam czegoś takiego, że weszłam do Primarka i zrobiłam tam po prostu zakupy.
czasem wychodziłam z jakąś spinką albo z jakimiś restopami, z jakąś jedną rzeczą, ale jeżeli chodzi o dokonanie takich zakupów, no to dawno czegoś takiego nie poczyniłam i jestem bardzo zadowolona, dlatego że to jest super torba na co dzień, to jest taki shopper udający skórę safianą, no i myślę, że fajnie mieć również do niej kosmetyczkę, nie musimy oczywiście tego wszystkiego razem nosić, ale takie kosmetyczki spisują się naprawdę na długie lata, zwłaszcza, że one po prostu świetnie funkcjonują, aż dopóki nie popękają. Taka jest prawda, jeżeli chodzi o Primark. Chciałam Wam powiedzieć, że lecimy po płatki, bo obiecałam Oliwierkowi płatki. Wiecie co, on w ogóle nie je płatków, ale ma ochotę na cornflakes, tak. I prosi mnie od godziny, żebyśmy poszli do sklepu, więc idziemy po cornflakes. Ale życzę Wam miłego wieczoru albo dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Dajcie znać, co najbardziej Wam się podobało. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Bo jakie ba! And I know my time is coming.